Już nagrywa się? Jest. Dzień dobry. Dzień dobry, misiaki. Dzisiaj, tak jak mówiłam, porozmawiamy sobie o związkach frazologicznych nieco troszeczkę. Ale nie bójcie się, ja też będę opowiadać dużo po prostu skąd się wzięły te związki wyrazowe, do jakich mitów nawiązują. Niektóre znacie, niektórych jeszcze nie. No ale zobaczymy, będzie zabawa. Kochani, tak jak wiecie, związki frazologiczne nawiązują bardzo często do mitologii greckiej. I aby lepiej zrozumieć niektóre z nich, żeby gdzieś, jeżeli gdzieś je usłyszycie, to żebyście wiedzieli, o co chodzi dokładnie, ale też znali ciekawostkę, skąd pochodzi dane powiedzenie, właśnie dzisiaj sobie na temat tych mitów, związków frazologicznych porozmawiamy. Jeżeli macie przed sobą podręczniki, to bardzo Was proszę, Wasz wzrok powinien się teraz kierować, tak jak mój, na stronę 230 i 231. Mamy tam taką bardzo ciekawą infografikę, taką kolorową, miłą dla oka. Ja będę opowiadać właśnie o tych związkach frazologicznych, które mamy przedstawione. W międzyczasie oczywiście bardzo Was proszę, zapiszcie sobie temat lekcji, który pojawia się teraz na Waszych ekranach, a ja przechodzę do opowiadania. Misie, pierwsza rzecz, co my tu mamy? Jabłko niezgody. Kochani, o tym chyba nie rozmawialiśmy, ale co to jest w ogóle to jabłko niezgody? Skarbeńki, jabłkiem niezgody zostało nazwane złote jabłko, które miało na sobie napis dla najpiękniejszej. I to jabłuszko rzuciła taka bogini Eris. Eris to bogini tej zazdrości, niezgody właśnie, na weselu takiej Tetydy. I tam był taki gość jak Parys. Parys na polecenie Zeusa, czyli tego najwyższego z bogów, miał rozstrzygnąć spór pomiędzy Herą, Afrodytą i Ateną o to, która z nich jest najpiękniejsza. Ja coś mówiłam już o tym, chyba. No ale w każdym razie, Hera, Afrodyta i Atena, one się kłóciły bardzo o to jabłko, no i Parys wybrał Afrodytę, a ona pomogła mu w uprowadzeniu Heleny. Może będziecie kojarzyć, Helena Trojańska, gdzieś coś? Była ona żoną króla Sparty, Menelaosa, te nazwy mnie dobiją kiedyś. I porwanie Heleny doprowadziło do wybuchu właśnie wojny trojańskiej. Drodzy Państwo, także tak jabłko niezgody konkretne, była aż wojna, w sumie przez. Dobrze, a co oznacza jabłko niezgody? Też mówimy kość niezgody, nie wiem czy kojarzycie, ale mówimy też kość niezgody. I to po prostu jest przyczyna kłótni, powód kłótni, coś o coś się kłócimy. Dobrze, misiaki, a skoro już jesteśmy przy wojnie trojańskiej, no to nie mogę nie wspomnieć o koniu trojańskim, moi drodzy. A cóż to jest koń trojański? Koń trojański to jest taka, no, sprytna rzecz, misie kolorowe. Koń trojański to był taki wielki koń, zbudowany przez Greków. Oni właśnie chcieli zdobyć Troję, atakowali Troję i zbudowali sobie tego konia, przypchali go pod bramy Troi, no i mówiąc, że a, to dla Was dar, bo Wy jesteście super, nie pokonamy Was nigdy, i to właśnie w ramach tego uznania dla Was, proszę bardzo, oto koń trojański. No i ci tam wojownicy trojańscy, oni go wprowadzili, no bo myśleli, że prezencik, fajno, wprowadzili tego konia do bram Troi, bo Grecy nie mogli się w ogóle przebić przez mury, przez bramę. No i w momencie, kiedy koń już znalazł się za murami Troi, nagle z konia wyskoczyli wojownicy, którzy chowali się w brzuszku tego koniczka. Więc no i no, sami sobie jakby wykopali dół, w sensie Trojanie, bo wprowadzili konia, przez którego klęska, ponieśli klęskę, no umówmy się. I co oznacza koń trojański? Jako związek frazologiczny jest to coś, co przynosi zgubę,
komuś, albo jakiś taki niebezpieczny podarunek. Też funkcjonuje to, ci bardziej internetowo, komputerowi, to wiedzą, że koń trojański to jest wirus komputerowy, chyba taki najbardziej popularny, chyba. Dobrze. Niedź Ariadny, kochani. Coś powinno wam teraz w główkach dzyń, dzyń, dzyń. Niedź Ariadny, wczoraj o tym rozmawialiśmy. Kiedy Tezeusz chciał pomóc, znaczy pomóc, chciał pokonać Minotaura, no to musiał wyjść do labiryntu, z którego ciężko było się wydostać. W ogóle nie dało się z niego wydostać. Ariadna podarowała mu nić, którą sama otrzymała od Dedala. Pomogła mu właśnie w wydostaniu się z tego labiryntu. A on ją potem zostawił na wyspie. Ha, niedobry. W każdym razie, cóż jest, cóż to jest ta nić Ariadny, misiaki? Jest to po prostu sposób wybrnięcia z jakiejś trudnej sytuacji. Dobrze, co mamy tam? O, w objęciach Morfeusza, to uwielbiam. Kochani, Morfeusz to był taki bożek snu właśnie. On sprowadzał na ludzi sen, dlatego właśnie, kiedy się mówi, że ktoś jest w objęciach Morfeusza, to znaczy, że sobie śpioszka słodko i sobie śpi smacznie i śni sobie o czymś przyjemnym, mniej przyjemnym. Pięta Achillesa. To myślę, że znacie. Jest bardzo popularny ten związek frazeologiczny. Misiaki, Achilles to jeden z bardzo popularnych herosów. Zajmuje takie zaszczytne miejsce obok Tezeusza i tego. No, jak mu było? Achilles, Tezeusz i... O kim żeśmy rozmawiali? Zapomniałam. Herakles, no. Dziękuję. Obok Heraklesa i Tezeusza Achilles zajmuje bardzo zaszczytne miejsce jako jeden z najsilniejszych herosów, ale właśnie miał małą słabość. Była to jego pięta. Skąd się w ogóle wzięła ta pięta Achillesa? Jego mama Tetyda, kojarzymy? Na jej weselu Parys, tam to jabłko. Kiedy ona go trzymała w rzece Styx, bo ta rzeka miała magiczną moc, ona go trzymała właśnie za piętę. I to było jedyne miejsce na jego ciele, którego ta woda z tej rzeki nie dotknęła i dlatego ta pięta była jego największą słabością. No i cóż oznacza pięta Achillesa? No oczywiście czyjąś słabość, słabą stronę. Na przykład moją piętą Achillesa jest brak orientacji w terenie. Zgubię się nawet jak ściągam sweter przez głowę. Gubię się wszędzie. Dobrze, kochani, i coś, co możliwe, że będzie dla was zaskoczeniem, że jest to powiązane z mitologią grecką, ale właśnie paniczny strach. No bo generalnie paniczny w sensie, że od paniki, prawda? Ale też właśnie słowo panika skąd? Było coś takiego jak pan w mitologii greckiej. I to nie, że pan, tam nie wiem, pan dyrektor, czy pan jakiś tam, nie wiem, to nie jako określenie dorosłego mężczyzny, tylko to był też taki bożek, który miał, od góry wyglądał jak człowiek, a od dołu jak kozioł, czyli faun, tak, Tumnus z opowieści z Narni. I on bardzo lubił właśnie sobie tak straszyć ludzi. Wyskakiwał gdzieś tam straszył. No i właśnie strach, który wzbudzał ten pan, jest panicznym strachem. No ale jaki to jest strach, no to wiadomo, jest to taki bardzo ciężki do opanowania strach, że taka panika się nam włącza. Nagły atak strachu. Dobra, misiaki. Niewiele jest tych związków frazeologicznych, ale to też dlatego, żeby was nie straszyć za bardzo. Ale spokojnie, jeszcze będą kolejne. Przechodzimy teraz do zadań, misiaki. Tylko tak, no ciężko będzie mi, jeżeli chodzi o pierwsze ćwiczenie, coś wam zaproponować. Znaczy nie, no ja wam oczywiście mogę zaproponować dużo, tylko to jest zadanie, które każdy będzie mieć inaczej. Spójrzcie na stronę 232.
mamy tam polecenie, aby ułożyć zdania z trzema wybranymi związkami frazeologicznymi przedstawionymi na planszy. A no to cóż, no to ja już powiedziałam, moją piętą Achillesa jest brak orientacji w terenie. Na przykład, albo moja ocena ze sprawdzianu była jabłkiem niezgody podczas wczorajszej kłótni z moją mamą. Na przykład, albo co by tam jeszcze? Ślady na śniegu były nicią Ariadny dla Adama, który zgubił się w lesie. Myślę, że nic trudnego, każdy jest w stanie wymyślić swoje trzy zdanka, na pewno. No ale co dalej, kochani, jest też drugie polecenie. Mamy wskazać w podanych hasłach reklamowych nawiązania do mitologii, a następnie objaśnić ich znaczenie. No i mamy takie, cóż, nasi informatycy uratują Twój komputer, nawet jeśli ma konia trojańskiego. Mówiłam, koń trojański, to jest ten wirus niedobry, jeden z, przynajmniej dla mnie, to jest najbardziej popularny, bo chyba nie znam nazwy innego wirusa komputerowego, więc tak, tutaj jest nawiązanie do mitologii greckiej, oczywiście poprzez użycie tego związku frazeologicznego koń trojański, ale tutaj jest to jako nazwa strasznego wirusa, który atakuje komputer, tak nie wiadomo skąd, bo to jest chyba na takiej zasadzie, że my ściągamy jakiś plik, i myślimy, że to jest, nie wiem, załóżmy jakiś film, a tu się okazuje właśnie, że to jest ten wirus. I na tej zasadzie jest, dlatego jest nazwany koniem trojańskim. Kolejna sprawa. Kancelaria Atena. Mądre rozwiązanie Twoich problemów. No i co? Dlaczego kancelaria? No to kancelaria prawnicza, prawda? Jesteś tam prawnicy. Mądre rozwiązanie Twoich problemów. Teraz sobie przypominamy, kim była Atena? Atena była boginią mądrości i wojny. Wyskoczyła swojemu ojcu Zeusowi z głowy. Rozumiemy nawiązanie? Dlaczego mądre rozwiązanie? Bo Atena bogini mądrości. I ostatnie. Salon sukni ślubnych Afrodyta oferuje 10% zniżki z okazji walentynek. A dlaczegoż salon sukien ślubnych jest nazwany imieniem Afrodyty? Ano proszę pani i proszę pana, i proszę państwa. Afrodyta to bogini miłości. No a suknia ślubna to wiadomo, ślub. Miłość. Tak jak Ariadna. Tylko zamiast z Tezeuszem to z Dionizosem. Myślę, że jest to zrozumiałe i jesteście w stanie na pewno sami wskazać nawiązania do mitologii. Nawet ja nie musiałam wam tutaj opowiadać. I teraz uwaga. Trzecie ćwiczenie. Mamy trzy słowa. Trzy słowa w tym ćwiczeniu i naszym zadaniem jest wyjaśnienie, do których opowieści mitologicznych nawiązują. I też w jakim znaczeniu one są używane współcześnie. I umówmy się tak, że ja wykonam, pomogę Wam jakby tylko połowicznie w tym zadaniu. A do Was będzie należała reszta. Ja powiem, jak się używa tych słów teraz. A to, z jakiego mitu pochodzi dane słowo, z jaką historią się wiąże, to już jest Wasze zadanie i Wy to sobie w zeszycikach pięknie zrobicie. Misiaki, pierwsze słówko to nektar. Nektar oczywiście funkcjonuje jako napój taki, prawda? Jest sok albo nektar. Nektar, ja nie jestem pewna do końca, ale nektar jest chyba tam mniejszą ma zawartość tych owoców w soku. Ale jest to coś, co pijemy na co dzień, prawda? Nektar jakiś, na przykład nektar jabłkowy, czy tam pomarańczowy. Tytan. Dzisiaj używamy tego słowa w takim znaczeniu, że ktoś na przykład jest bardzo silny. Tytan. To jest chyba też, no to nie jest jakiś materiał, ale jeżeli, ale nie tak, to jest tytan, to też jest materiał, który jest nie do zdarcia, nie do przebicia. No i gigant. Gigant, moi drodzy Państwo, no to wiadomo, używamy tego słowa, kiedy chcemy wskazać, że coś jest bardzo, bardzo duże. Na przykład, o jaki gigantyczny pies, na przykład. W sensie bardzo duży. Ale teraz, kochani, skąd pochodzi nektar? Z jakiej historii? Gdzie o nim słyszeliście? W jakimś micie? Tytan i gigant.
te trzy słówka. Mam nadzieję, że uda się Wam sobie przypomnieć, gdzie słyszeliście te wyrazy. No i dobrze, tymczasem tyle. Misia, na jutro sobie przeczytajcie bardzo proszę mit o Dedalu i Ikarze. Mówiłam wczoraj, że dowiecie się, dlaczego Minos był niedobry. To właśnie będzie tu. Także bardzo Was proszę, przeczytajcie sobie ten mit. I tyle. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam miłego dnia i dużo uśmiechu na co dzień i słodyczy i samych szóstek w szkole. Do widzenia!